Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zrobimy sobie, tak jak mówiłem wczoraj, paczki od 85 do 92. Jest ich, zrobiłem chyba 9 albo 10, szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie, bo mam też paczkę albo dwie. Tak, dwie paczki 84+, więc tych paczek 85 do 92 jest 9. Słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Przejdziemy do kontentu o godzinie 19, zobaczymy co nowego dostaliśmy. Jeżeli chodzi o brązowe paczki, otwierałem je dzisiaj około godziny, może półtora. Zarobiłem chyba około 40 tysięcy, plus do tego około chyba, nie wiem, 200 zawodników w brązowym składzie. Po to, żeby robić potem, w kolejnych dniach, więcej zawodników, oczywiście więcej SBC o kartę 85-92. Mamy Machisa i mamy Vinicusa Juniora. Kolejny pojedynek, tym razem Real Madrid z Granadą. Dziwne zestawienie, bardzo dziwne według mnie. No raczej Real wygra, ale no zobaczymy, może będzie remis, może obaj dostaną upgrade po jeden overalla. Przypominam, że ta drużyna, która wygra, karta zawodnika dostaje upgrade o 3 overalle. Vinicius Junior to może być naprawdę świetny, już teraz jest świetna karta. 400 przednog i 5 sztuczek, wysoka średnia pracowitość. Naprawdę bardzo, bardzo dobre statystyki przy 95 overalla. Może być to karta bardzo podobna do karty Team of Destiny Neymara. Bardzo podobna, tylko wiadomo, nie będzie miał 5 gwiazdek słabszej nogi. Zobaczmy, jaki jest tego koszt. Trochę podwyższyli chyba, z tego co widzę. 85 dwa razy. I co oni robią z tym? Wczoraj też dodali do SBC właśnie 88+. Nie wiem, nie rozumiem po co to jest i na co to komu, ale okej. Czyli dwa zespoły 85. No w tym momencie te karty 84 w górę są naprawdę bardzo, bardzo drogie. Wydaje się, że około 250 tysięcy. Chyba trochę jednak mogli dać, nie wiem, dwa składy 84. Byłyby na pewno bardzo, bardzo fajne. Zobaczmy, jak jest tutaj. 8-3 i 8-3. I tutaj również daj ten skład z 5 zgrania. Także tutaj jest skład, wydaje się, ok. Zobaczmy, jak ta karta Machisa wygląda. 92 overalla. 4-4, wysoka średnia pracowitość. Naprawdę też bardzo fajna karta. Reakcje rzucają się w oczy na pewno, że są bardzo słabe. Ale poza tymi reakcjami, może to wykończenie też 89 jest do podwyższenia. I może siła 82 też nie jest najwyższa jak dla napastnika. Na pewno przy upgrade 95 byłby to na pewno jeden z najlepszych napastników, jak nie najlepszy w tym momencie z ligi hiszpańskiej, może obok Suareza Team of the Season, ale wątpię, że Granada ma jakiekolwiek szanse z Realem, niestety. Więc raczej, jeżeli robicie, wiecie, pod upgrade, to raczej Vinicius. Nie sądzę, żeby był remis, czy Granada, żeby wygrała. Jedno wiemy na pewno, że ten zespół, który wygra, ta karta będzie naprawdę prześwietna. Już teraz są naprawdę bardzo dobre te karty obie. Bardzo podoba mi się ten content od EA z tym właśnie, z tymi pojedynkami co tydzień. Mogliby troszeczkę, wydaje mi się, troszeczkę lepsze mecze dobierać, bo w każdym z nich mieliśmy naprawdę większego faworyta, może poza tym Manchesterem z Liverpoolem, chociaż wiadomo, Liverpool o nic nie grał, więc można było się domyśleć, że bardziej prawdopodobne jest to, że Manchester City jednak wygra. Dobra, zobaczmy, co mamy jeszcze obok tego, czy w ogóle coś jeszcze jest. Wydaje mi się, że jakieś SBC opaczka jeszcze zobaczymy. A jeżeli nie, jest. Wyzwanie Bundesligi. Dwóch zawodników 83+, plus paczka z dwoma rzadkimi zawodnikami. To sobie zrobimy, ale to chyba może, nie wiem, czy później, czy... Nie, wiecie co, zrobię to. 82 ocena? Nie, jednak nie będę tego robił, bo naprawdę się nie opłaca według mnie. 82 dwójki. Teraz 100 SBC kosztuje w granicach 25 tysięcy, podejrzewam, 20-25 za dwóch zawodników 83+. Gdyby to było wymienne, to bym zrobił, ale w tym wypadku to jest naprawdę chyba pierwsze SBC opaczka, które nie zrobię podczas eventu Summer Heat, bo po prostu się nie opłaca według mnie, jest przesadzony koszt. Dobra, lecimy do otwierania paczek 85 do 92. Liczę, że coś fajnego się trafi. Potem jeszcze oczywiście przejdziemy na moje konto jedno poboczne, tam otworzymy jedną paczkę 88+. Może nawet na dwa konta poboczne, zobaczymy w sumie jak będzie. Każdy na pewno ekrany, więc chyba każdą paczkę wam pokażę. Jest Walkout, to jest nominowane do Toty chyba. Niemcy, środka obrońca. Hummels, 89. 88. Jak na pierwsze, na pewno dobry traf. Przypominam, że zrobienie jednego tego SBC w tym momencie kosztuje chyba jakieś, nie wiem, 10 tysięcy. Wszystkie karty złote poszły naprawdę bardzo do góry, tak samo jak brązowe, przez co brązowe paczki bardzo się opłaca teraz otwierać. Niemal każdy brązowy obrońca, jak patrzyłem, nie wiem, czy to Polak z polskiej ligi, z angielskiej i tak dalej, chodzili po 400-500 końców, więc naprawdę szło zarobić bardzo dużo monet. Holandia, prawe skrzydło, no tutaj już troszeczkę gorzej, chyba 86 Botius, tak jest. Bergius. A
Ale dobrze, na pewno się przyda do kolejnych SBC i wydaje mi się, że to SBC, które dostaliśmy wczoraj, dzisiaj i właśnie to 85 do 92 może świadczyć o tym, że jest to bardziej prawdopodobne w tym momencie, że dostaniemy SBC o ikonę Prime Moments po tym, jak zakończy się SBC o ikonę Prime. Zobaczymy, czy tak się stanie. Teraz Hiszpania, środkowy pomocnik, będzie to chyba Santi Cazorla, nie, to będzie chyba Parejo. Tak, 8-8, kolejna karta, więc naprawdę nie jest źle. Myślałem, że w większości paczek będą to 85 właśnie, a tak się na razie nie dzieje. Jest bardzo dobrze. Jeżeli ktoś otwiera brązowe paczki, to tak naprawdę to SBC 85 do 92 zrobi sobie za darmo po otwieraniu, nie wiem, może godzinę, dwie godziny brązowych paczek, wiadomo. Chociaż tak mówię, no nie jest to aż tak drogie, bo trzeba 7 złotych zawodników i 4 brązowych, więc naprawdę jest to strasznie, strasznie tanie do zrobienia. Polecam, jak ktoś ma karty, to polecam sobie wszystkie tutaj wrzucić w tym momencie. Portugalia, tu już pierwsza karta bez walkoutu będzie Lopez. Aha, jeszcze wczoraj otwierałem jedną tą paczkę 85 do 92 na koncie pobocznym, na którym chciałem zrobić właśnie to 88+, bo tam mi kart brakowało. I trafiłem naprawdę bardzo fajną kartę urodzinową, ale pokażę wam ją po tym, jak skończymy otwierać tutaj paczki. Kolejna karta 85, no, niestety. Będzie to chyba Icardi. Nie, Higuain. Także teraz były dwie troszeczkę gorsze. Ciekaw jestem, czy uda się trafić chociaż jedną kartę oceną 90 lub wyżej. Jest karta urodzinowa. Niemcy. Środkowy pomocnik to chyba będzie Eggestein, jak dobrze pamiętam. Tak, nie, 86, myślę, że ma 88. I tak, na pewno lepiej niż 85. Dobra, 3 do końca. Co będzie tym razem? Jest kolejny walkout, to jest najważniejsze. Jest to Inform, Hiszpania. Na szczęście nie ma środkowego pomocnika, bo byłby duplikat niewymienny, a tego bym nie chciał. Bartra, chociaż tego chyba też mam z tego, co kojarzę, ale nie wiem, może to nie było na moim koncie, mam nadzieję. Bo jak tak, to będę musiał go skrystalować. Nie, na szczęście go nie mam. Więc lecimy dalej. 2 do końca. I mamy kartę Future Stars chyba. Francja. Nie wiem, co to może być. Środkowy obrońca. Nie pamiętam, jak mu się nazywa. Sar? Nie, Kamara. Sar był chyba w jakimś innym SBC. Inne karty miał. 87. Nie najlepiej, nie najgorzej. I tak wam powiem szczerze, że myślałem, że przez te 9 paczek będzie przynajmniej z 5 ocenionych na 85 właśnie. Ostatnia paczka. I czym zakończymy? Znowu karta urodzinowa. Oby Francja. Portugalia. Prawy obrońca. Cancelo. Również naprawdę bardzo fajny traf. 87, kolejna karta. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam robić to SBC, bo przydadzą wam się karty wysoko ocenione za parę tygodni. Przypominam też, że jeżeli jak skończy się drugi tydzień eventu Summer Heat, właściwie nie drugi tydzień, tylko czwarty tydzień, to dostaniemy karty Team of the Season do... O kurczę, zapomniałem, że go mam niewymiennego. I nie bardzo mam go gdzie włożyć, bo... Dobra, po prostu Quixel, najwyżej na webapie sobie go odzyskam. Wracając do tego, po tym evencie Summer Heat, który jest teraz, właściwie jego trzeciej części, będą prawdopodobnie tocy w paczkach i po tych tocach, prawdopodobnie tak jak mówiłem, zobaczymy SBC ikony Prime Moments, albo być może właśnie podczas już tego eventu Summer Heat, w trzecim jego zestawie. Niemcy, napastnik Timo Werner. Timo Werner, trafiam go chyba, nie wiem, po raz czwarty albo piąty w jego karcie specjalne. Trafiłem chyba jego Totsa i dwa informy chyba i jego właśnie teraz kartę Man of the Match. Być może w paczce będzie coś jeszcze. Te 84+, naprawdę są bardzo fajne paczki, ale nie są też najtańsze. O wow. Dlaczego w Salach nie pokazał się pierwszy? I to jest paczka. 100 tysięcy Salach i Werner około 40. Wiadomo, są paczki, karty niewymienne, więc tylko i wyłącznie overall tak naprawdę się liczy dla niej, bo raczej nie będę grał taką kartą w lipcu. Chyba, żeby było jakieś zadanie z pierwszym właścicielem czy coś w ten stylu, ale wątpię, żeby coś takiego się jeszcze pojawiło. Druga paczka 84+. Czy będzie lepsza? Nie sądzę, bo ta była naprawdę bardzo dobra. Jest walkout, to najważniejsze. Inform z Hiszpanii i na szczęście nie. Myślałem, że będzie znowu Parejo, ale jest Fabian 86. Czy tutaj będzie coś również dobrego jak w poprzedniej paczce? Langley 85, ale
chyba jest to niewymienna karta, tak, także na Quicksale, bo nie mam z nią co w tym momencie zrobić. Słuchajcie, lecimy na jedno albo dwa konta jeszcze poboczne. I dobra, zaczniemy sobie od tego, na którym wam mówiłem, że trafiłem wczoraj kartę bardzo fajną, urodzinową. Niestety w dalszym ciągu tutaj nie mam monet lub kart, żeby zrobić to SBC 88+. Na kolejnym koncie mam już skończone, więc tam sobie przejdziemy za chwilkę. Otworzymy tylko te cztery paczki, które mam tutaj. Kartę Sissoko trafiłem 88, właśnie w tej paczce od 85 do 92. A karta Sissoko kosztuje około 200 tysięcy, 100 może 80. Więc naprawdę bardzo fajny traf, ale tutaj mi dość sporo jeszcze brakuje, ale myślę, że do końca tego SBC uda mi się to zrobić i tą paczkę właśnie chyba na tym koncie zostawię sobie na kolejne tygodnie, gdy właśnie tocy będą wszystkie dostępne w paczkach, bo wtedy te karty, te paczki naprawdę będą OP. Jak ktoś może sobie zostawić te paczki, przeczekać 2 tygodnie, to polecam, bo może naprawdę trafiać dużo, dużo dobrych kart. Dobra, tutaj paczki nic nie ma, jak coś będzie to się widzimy, jak nie to na kolejnym koncie. Złota paczka zawodników premium. I mamy walkout, chyba to jest Inform, Francja, SPO, Doucouré chyba, 86 jak dobrze pamiętam, tak, 86 Doucouré, na pewno bardzo fajny traf. Na pewno pomoże przy zrobieniu paczki 88 plus, paczka teraz za 20 tysięcy, znowu ekrany. I kolejny walkout. Znowu teraz karta nominowanych do Toty, Anglia. Prawy obrońca będzie Alexander Arnold 8-4. Tu już troszeczkę gorzej. Chociaż do zgrania na pewno się przyda, bo prawy obrońcy wysoko ceni naprawdę są bardzo drodzy. Ostatnia paczka na pierwszym koncie poboczym za 45 tysięcy. To były paczki w ogóle za ważne mecze, które są teraz dostępne. Ale w niej nic nie ma. Dobra, lecimy na ostatnie konto tam, mam jeszcze paczkę z zawodnikiem zmiennokształtnym, headliners i zimowej aktualizacji, tam naprawdę paczek jest mnóstwo. I dobra, jesteśmy na ostatnim koncie, otworzyłem już te gorsze, które miałem, zostały nam naprawdę bardzo, bardzo fajne. I w tym, tak jak mówiłem, 84+, a tamtą chyba zmiennokształtną na ostatnim koncie, więc z tamtym zawodnikiem otworzymy sobie jutrzejszym odcinku. Teraz 85 do 92. A resztę już tylko te, w których coś będzie. Na pewno coś jeszcze tutaj dobrego trafimy w pierwszej. Już jest walkout. I będzie to Onana. Niestety. 80 chyba 6. Lecimy dalej. Złota paczka zawodników premium. I coś będzie? To jest chyba Future Stars. Nie, to jest... Co to jest? Francja. Bramkarz. Nie wiem, co to jest za karta. Chyba za Ligę Mistrzów. Hugo Lloris, 90 overalla, więc jeden z lepszych trafów dzisiaj, jeżeli chodzi o overall, chyba drugi po Salahu. Okej, teraz paczka za 20 tysięcy. I znowu ekranie, tak samo jak na poprzednim koncie, i z paczki za 25 tysięcy, i z paczki za 20, dwa walkouty. Tym razem jest Dania, napastnik, będzie to chyba Paulsen, historię, informa, nie wiem jak się nazywają te karty dokładnie, chyba tak, 84, więc tutaj już troszeczkę gorzej. I dobra, dwie ostatnie paczki, obie są z upgrade'u, najpierw ta 84 plus z dwoma zawodnikami, zobaczymy co będzie tutaj, na moim koncie były naprawdę one bardzo dobre, jak będzie tu, jest karta za Ligę Mistrzów, Algieria będzie Riyad Mahrez, 88 jak dobrze pamiętam, chyba tak, 88 albo 89, 88, więc również naprawdę bardzo dobre paczki, polecam też zrobić sobie te, chociaż mówię, tak jak mówiłem chyba wcześniej, nie aż tak bardzo się opłacają, bo trzeba zapłacić za nie około chyba 17-18 tysięcy, ale chyba jednak warto. I Lucas Leiva 86. Sam Lucas Leiva chyba zwraca koszt takiej paczki, tak jest. A Mahrez wart około, myślę, nie, też bardzo, bardzo mało. Również sam overall tylko i wyłącznie nic więcej. Słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, piszcie, co udało wam się trafić w tych paczkach. Czy zatrzymujecie je na dalszy etap eventu, gdy tocy będą w paczkach, czy otwieracie, czy otworzyliście już teraz, jeżeli tak, to piszcie co w nich było. Lecimy, zobaczymy czy pobijemy to co było wczoraj, bo szczerze mówiąc u mnie na moim koncie nie było aż tak dobrze, bo był tylko Harry Kane. A co będzie tutaj? Jest karta za Ligę Mistrzów chyba. Francja. Bramkarz znowu Lloris. Dwie paczki temu go chyba trafiliśmy. Więc również nie najlepiej, ale w paczce może być jeszcze coś innego.
wyżej ocenionego. Czy tak będzie? Nie bardzo. Okej, także to było tyle. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.